Dzień dobry, witajcie w czym? W San Majszu, no takim zimowym, pięknym San Majszu, no jesteśmy w hotelu Heaven. Cały czas w tym samym miejscu, w którym zakończyliśmy. Słuchajcie, nie wiem, co ostatnio robiliśmy. Aha, te dwie osoby zostają nam na następną noc, prawda? I Penny, i Szymon Maluch, one zostają w tych pokojach B. I na dole również te osoby, czyli Katrina i Klara zostają, więc również tutaj mamy lokatorów w piwnicy, a my musimy innych ludzi znaleźć tutaj do naszego hotelu. Co ty robisz, powiedz mi, Greta? Greta, ty się w ogóle bardzo słabo czujesz. To tak, pauzę mam. Skorzystaj. Jak skorzystasz, to weź proszę. Nie wiem, czy to ja sama cię zrobiłam, czy sama sobie wzięłaś to sikanie, więc... O! Weź sobie prysznic, jak już skończysz. I później sobie coś zjedz, bo ty tutaj widzę, że na głodnego... A co tu ci jeszcze? Aha, cały czas to nowe dziecko. Dobra, myślałam, że ty jesteś w ciąży. Znowu mówię, gdzie, kiedy, z kim? Oj, ty będziesz musiała tutaj w ogóle posprzątać, moja droga. Ale zjedz sobie, proszę, klopsa, a... Ty, mój drogi, ty się czujesz całkiem w porządku, więc możemy wyjść na łowę. Jest godzina 6 rano. Kogoż my mamy? O, ty tego już nie bierzemy, bo dopiero co był. A wy się znacie? A skąd? Może jego... A nie, on też chyba był u nas. Może ty? Przyjazne, poczekaj. Pochwal strój. To jest chyba dziewczyna? Nie, to jest facet. Boże, zdecydowanie facet. Chodź do tego dresiarza. No ale trzewiki to ci nie pasują za bardzo do tego dresu. Chodź tutaj do niego i zaraz go przydzielimy do jakiegoś pokoju. Ja mam ze sobą gdzieś swoją kostkę, którą gdzieś... O nie, jest. Schowała mi się za kubkiem z herbatą. Tak sobie idzie dumnie. A czy ty robisz to, o co cię... Ty jesteś głupi. Julian, ty jesteś po prostu głupi. Czy on przyjdzie tutaj? Czy on tutaj idzie, czy... Nie, no poszedł sobie, no wiesz co, takiego dresiarza fajnego mieliśmy. To może... Człowiek posąg. A nie, bo on teraz posąguje, to nie możemy go poznać. No tu sobie idzie, czekaj, bo ja chcę jego. Plotkuj, zatrzymasz się, no, uda się. A tu już nie można podejść, można. Tu też? Też, a tam już nie. Powiem wam, że tutaj jeszcze nie patrzyłam w te okolice, tu. Dobra, i dodamy go sobie do grupy. A, gdzie jest mój w ogóle, mój zeszycik? Ja mam w zeszycie wszystkie działania wypisane, bo ich nie pamiętam. Zrobię sobie pauzę, bo ja muszę to znaleźć. Dobra, jest mój zeszyt. Dobra, jest wszystko. Czyli losujemy tutaj dla niego, ale czy ja go dodałam do grupy? Dodałam, bo jest znacznik. I losujemy, mamy numer 5. Gość dostaje najgorszą obsługę. No coś często jest ta najgorsza obsługa. Ale no dobrze, skoro tak się wylosowało, numer 5. Mamy jeszcze jeden wolny pokój, podejść tutaj razem. Muszę tutaj otworzyć chyba drzwi. Bardzo proszę tutaj przyjść. I tymczasem, Greta, jeśli zjadłaś, chciałabym, żebyś wpadła w szał sprzątania, ale najpierw musisz sobie zmienić strój na fartuszek. I nie wiem, jaka ty musisz się czuć, czy nie przypadkiem szczęśliwa, żeby wpaść w szał sprzątania, ale to już mało ważne, proszę posprzątaj tutaj, co mamy śmierdzącego. Czy do góry coś w pokojach jeszcze jest, to trzeba posprzątać. Tu nie, tutaj po trupie też nie. I co, jesteście tutaj, idziecie, a on idzie? Czy już jest na dole? Ej, no gdzie on się podział? Ej, pauzę włączyłam przez przypadek. Ale no... Wiesz co, nie mów, że ci uciekł. Jak ci uciekł... Uciekły? Jak ci uciekł, to po prostu sam będziesz tam chyba noc spędzał teraz. A nie, idzie, dobra, masz szczęście. Dobra, to niech on wejdzie tutaj pierwszy. Cyk, 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 dobra. Zablokuj drzwi dla wszystkich. Julian już nie podchodzi. A jego usuwamy z grupy. Okej, no i mamy tutaj... No co ci się nie podoba? Jest pięknie. Piękny pokój, piękny.
Przecież nie jest brudny wcale, co ty ga... A nie, jest nasikane, dobra, to jeszcze jest po poprzednim lokatorze. To właśnie to jest ta lokatorka, która zmarła. No to jeszcze jedną osobę, o może ciebie. Chodź, przyjazne powitanie. Zaraz tutaj koszykarza sobie weźmiemy. On chyba przyjdzie do nas, to poczekajmy chwilkę. No nie. Co się dzieje tutaj? Tu proszę, przyjazne powitanie. Zaczął do nas iść i zwątpił. Idziesz. Jesteś. No i znowu coś się usunęło. Coś nie chcą. Przyjazne powitanie. Bardzo proszę. No, teraz nam się udało. Cześć. Dodamy go do grupy. I losujemy dla niego zdarzenie. Mamy numer 3. Numer 3 to jest Barabara. O Boże. I teraz nieparzyste to tylko zwykłe, a parzyste postaraj się o dziecko Boże, byle było nieparzyste. Jest dwa, no pięknie, Julia. Greta ma drugie dziecko. Łohoho. Ale super. No to Greciątko, ty. Jest pobudzona mocno. Greciątko, gdzie was możemy ulokować? Ulokować możemy was w tym pokoju, na przykład najdroższym, bo już innego nie mamy. Podejdź tutaj i podejdź tutaj razem. I zaraz to załatwimy. Wszystko. I możemy jeszcze jedną osobę ulokować w tym pokoju, czyli już piątka nie wejdzie w grę. Dobra. Greta tutaj jest. Ej, 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 aha, odblokuj wszystkich. No tak. I podejdź razem. Dobra. I zablokuj dla wszystkich z wyjątkiem Julian. I Greta tutaj bierze się do pracy. Ty podejdź tu, a jego usuniemy z grupy. O. Dobra, wy tutaj możecie się trochę zaprzyjaźnić. Poznaj. Zapytaj go o zawód. Zabawny, żartuj o politykach. Parodiuj. I romantyczne flirtuj. Romantyczne wręcz róże. O. Może go jakoś oczarujesz. Nie jest za ładne. To dziecko nasze nie będzie chyba takie ładne. No, ale zobaczymy, co tam nam się wykluje. Jeśli coś się wykluje, mam nadzieję, że nie będzie tego problemu. No to trochę przyspieszymy i widzimy się za chwilkę, myślę. O, i tu już wzrosło co nieco. Uwodzicielska poza. No ty, mój drogi, nigdzie nie wychodzisz. Pocałuj jeszcze i zobaczymy, czy będzie. Postaraj się o dziecko. To ja, Wojtek, nie chcę. Dziękuję, mam teraz inną randkę na głowie. I o, postaraj się o dziecko. Zobaczymy, czy coś wyjdzie, czy nic nie wyjdzie. No mam nadzieję, że nie, ale próba musi być. I co, szybciej, co? Ledwo się, zająłem się godzinę, co tam? Postarajmy się o dziecko, będzie fan. To też ma takie Jezuski cichobieżki na stopach. Dobra, to niech oni tutaj sobie działają, natomiast... Aha, bo tu... dla wszystkich... Aha, bo tamten miał odblokowane drzwi, ten gościu. No to mamy jeszcze tutaj jeden pokój w razie czego. Mogliśmy go tutaj ulokować w tym tańszym, ale w sumie ten jest droższy, więc czemu nie? Ty jesteś głodny, zjadłeś... Mogę wiedzieć, jak tutaj wszedłeś, skoro tutaj było zablokowane. No ale jak chcesz tutaj siedzieć, to już siedź. To jest właśnie bez sensu, że oni tak łażą po tym hotelu, jak chcą. I myślę, że jeszcze możemy sobie jedną osobę wziąć. Może biurna? Chodź. Przyjazne powitanie. Czy ty śpisz? Porąbało cię, ty masz robotę. Wpuść Greta i tu podejdź. A może słuchajcie, sobie lokaja weźmiemy. O, to byłoby fajne. I zablokuj dla wszystkich. Ale ja bym musiała dla tego lokaja gdzieś znaleźć jakiś pokój. Może słuchajcie, właśnie w piwnicy. Może nie w tych lochach, ale tutaj gdzieś wiecie. Takie sobie dobudujemy pokój. Ja zaraz tutaj coś załatwię. Moment, moment, moment. Mamy trochę miejsca. Weźmiemy sobie jakąś sypialnię. Czy to jest duża sypialnia? Trochę za. Chociaż nie, tutaj byśmy tak zrobili, to by się zmieściła, nie? A trochę mniejsza może. No ta nie, bo ta jest zbyt surowa. Chciałabym jednak, żeby ten nasz... A my mało pieniędzy, a to nie możemy zbytnio szaleć. To może te... Czy
są drzwi. Tak, to aż nie będziemy mógł zmniejszać tego pokoju. No to jeszcze drzwi bym chciała, chociaż nie wiem, czy nas stać na, wiecie co, na lokaja, ale nigdy tego nie robiłam i chciałabym spróbować. Okej, okay, a tu są, a nie, dobra, jest wszystko w porządku. No to wynajmiemy sobie, słuchajcie, lokaja jakiegoś, bo nigdy tego nie robiłam, chciałabym chociaż na raz, wiecie, tak sobie zamówić. To może ty, Greta, ty nic nie robisz teraz. Wydarzenie, kup restaurację. Usługi to będzie chyba, nie? Gdzie to jest? O, wynajmij usługi, tu. Bezposia, ogrodnik, służba. To 175 plus 12 na godzinę? Porąbało ich, na pewno nie. To musimy się wstrzymać trochę. To wiecie co, ja sprzedam ten pokój, bo... A, tam dała mi podejść tu. Bo my, nas na to nie stać na razie jednak. Jak będziemy trochę bogatsi, to wtedy sobie po prostu wynajmiemy służbę. I tyle będzie nam ze służby. To proszę mi zmniejszyć. Albo ogólnie to proszę mi usunąć. Nie, Boże, nie! Nie tak! Aż tak nie chciałam. No to co ja muszę tutaj zrobić? Chyba tu muszę zmniejszyć, nie? O! Dobra, trochę odzyskaliśmy tych pieniędzy. Szkoda, że kurde, to takie drogie. No nie stać nas jeszcze w tej grze, ale spokojnie, my się dorobimy wszystkiego, jak najbardziej. Czy ty poszedłeś już do tego gościa? Tak. No to dodaj do grupy i losujemy dla niego jakieś zdarzenie. Mamy numer 4 i dostaje najlepszą obsługę. Chodź, pójdziesz do naszego najlepszego pokoju. Dodałam go do grupy, tak. I ma pokój za 400 simoleonów. Gdybyśmy sobie wzięli tego lokaja, to my byśmy się nie wypłacili w ogóle. Nie zdążylibyśmy, nie nadążalibyśmy zarabiać pieniędzy tak naprawdę. Chodź tutaj, chodź, będziesz miał piękną obsługę, ty w ogóle już zaraz będzie czas na obiad. I podaj obiad, proszę, na przykład dzisiaj będzie makaron z serem. A oni tutaj pójdą, zamkniemy im drzwi i zaraz dostanie podany obiad już, bo już ta godzina, więc jak najbardziej pasuje. Odblokuj. I teraz podejdź razem. Dobra. Julian tutaj, tylko zablokuj dla wszystkich z wyjątkiem Julian. I zablokuj dla wszystkich. Jego natomiast rozwiążemy grupę. I niech sobie tutaj siedzi do jutra. Ty musisz iść, mój drogi, do siebie do góry i wziąć sobie prysznic. Masz trochę czasu teraz dla siebie. I możesz na przykład zadaj pytanie na swoją kostkę. Greta natomiast zajmie się obiadem, ale nie jedz tego proszę, tylko musimy wziąć, weź porcję. O nie, ja muszę zrobić zdjęcie teraz, moment. Bo to jest boskie, co ona teraz zrobiła? Ale czemu mi się tutaj nie... O. Podano do stołu. Bon appetit. Ale odłóż je. I co ty teraz będziesz robiła z tym żarciem? No, odłożysz je? Czekajcie, bym musiała... O, może odłoży. To tak, to bierzemy do wyposażenia. Weź jeszcze porty. Czy ty zostaniesz taka przyklejona z tym do ręki? Ale nie jedz tego, zaraz się tam zresetujemy, tylko żebyś zrobiła to wszystko, co cię proszę. Dobra, zdecydowanie tak ma być, no to cały czas czynimy dobrze. No to tak, rozdamy już posiłek tutaj. Tak, żebym pojechała, no nie tak. Żebym pojechała sobie po kolei, masz jeden. Do tego pokoju posiłek jest dostarczany po raz pierwszy. Masz drugi. To w ogóle był jeszcze ekspres i ten, bo musiała kupić, chociaż nie stać mnie teraz. I jeszcze musimy dać tutaj do jednego pokoju, do Penny. A na dole dopiero jak będzie śmierdziało, bo tu wszyscy chyba...
przeżywają. Tak, bo tutaj ma... A, to mają zepsute, a to im nie muszę nawet dawać. Dobra, to jeszcze dwa talerze proszę weź. Weź porcję i weź porcję. Ale nie jedz, tylko odłóż i zaraz tam dostarczymy komu trzeba. I zaraz ją zresetuję też, żeby nie miała tych dwóch talerzy na rękach, bo ona przecież nie będzie tak chodziła, nie? No nie jedz! Dobra, to ten nadgryziony będzie do tego gościa. Tam, no to jeszcze tu... Aha, to była Penny, nie gość. No jej muszę na podłodze to położyć. Jak będziesz głodna, to sobie zjedz. Ciebie natomiast, moja droga, musimy zresetować. O! I już nie ma talerza. I to będzie tutaj. Jak się zepsuje, to dostanie to nasz najnowszy gość. To natomiast do lodówy. A to jeśli chcesz, to możesz sobie już zjeść. Jeśli masz ochotę. Julian sobie pije wodę u siebie. Możesz sobie trochę pobuszować w sieci. Sieć, no na przykład oglądaj dzieła sztuki, ty masz chyba jakąś taką cechę z tym, no właśnie, znawca sztuki, no to tobie nawet się będzie podobało, chciałam, żebyś to zrobił. Sieć, oglądaj dzieła sztuki. A czemu nie możesz? Chodź, gdzie ty jesteś? Usiądź. Nie możesz? Możesz usiąść, no i co? I teraz sieć. Oglądaj dzieła sztuki, mój drogi. No i tam mi wszystko spieprzyła. No o co chodzi? Nie chcę z tobą rozmawiać. Usiądź. Siadaj, siadaj, dalej, już. I teraz pauza i oglądaj dzieła sztuki. No uparłam się na to, ma to zrobić. No, właśnie. I teraz jest okej. Greciątko sobie zajada, ale później musi skorzystać z toalety. Cały czas nie mamy toalety tutaj na parterze, mamy tylko wyżej. Proszę skorzystaj tutaj. O, zrobimy test ciążowy i skorzystaj. Mam nadzieję, że nie jesteś w ciąży jednak, no bo po co? I później w ogóle możecie zająć się też ćwiczeniami. Greta, możesz sobie popływać. A Julian, ty możesz sobie... O, worek treningowy, proszę, ćwicz ciosy. Zrób sobie trochę figurę, atlety. Ojej, Greta jest w ciąży. No to świetnie, super, łohoho, bardzo się cieszę, entuzjazm. No trudno, szybko urodzi, szybko zabiorą. Te ciosy to są takie przygotowania do jego ewentualnych walk, jeśli chodzi o uznanie Sima za wroga, więc niech ćwiczy jak najbardziej, przynajmniej nie przegra. Greta sobie pływa, ona musi też sobie dbać o figurę, no jak jest, pewnie będzie kilka razy w ciąży, więc musi. I tak myślałam, wiecie co, tak samo jak będziemy nagrobki zbierać, tak samo będziemy zbierać kołyski. Wiecie, tu będzie, o, w tych takich pomieszczeniach będzie kołyska i jak urodzi, to będziemy każdą kołyskę zostawiać, tu będzie już druga przygotowana. I będą nagrobki i kołyski, potem będzie można policzyć tak naprawdę, ile tego wszystkiego było i tych trupów i dzieci. Zobaczymy, ile nam to wyjdzie. Dobra, on niech jeszcze chwilkę sobie poćwiczy, tak żeby chociaż ten punkt kondycji zdobył. O, już jest. No to dobra, już możesz przestać. Chodź tutaj sobie, skorzystaj, wykąp się, chociaż nie jesteś czysty, więc spoko. Dobra, wiecie co, czy dzisiaj nic nie ma ciekawego na mieście? Myślę, że nie, bo tutaj nie bardzo chcę, wiecie co, jeździć na inne dzielnice. Ale może sobie coś wypijesz? A może chodźcie razem z Gretą. Chodź, podejdź i ty też podejdź tutaj, wypijecie sobie coś może fajnego. I sobie spędzicie dzień poza hotelem, albo do picia, albo do jedzenia. Ciekawe co jest. A, mało jest jedzenia. No to sobie coś do picia zamówicie najwyżej tylko, po prostu. Dobra, ale Julian, ty weź się przebierz może lepiej, a nie w tym tak chodzisz. O, może być to na przykład. Na krótki rękaw, ale to co? Greta idzie w lepszym stanie, jak widać. Ty też się przebierz. Na przykład w sukienkę, o. I sobie dodajcie do grupy i zamów napój. Ty zieloną herbatę sobie zamówisz. A ty, Julian, nie śpisz. Tylko sobie weźmiesz diabelsko ciemną herbatę. A później sobie usiądziecie razem i wypijecie, gawędząc.
i możecie sobie porozmawiać teraz. Okaż podziw. Opowiedz jakąś śmieszną historię. I na przykład ożywiona rozmowa. Dlaczego wy flirtujecie? Czy tobie on się podoba? Czy on był naszym gościem? Chyba nie. Jeśli nie był naszym gościem, to go nie będziemy zapraszać do nas, bo to jest taki kumpel, wiecie, spoza hotelu i nie będziemy go brać do siebie, to będzie taki po prostu znajomy. Pogadajcie sobie jeszcze troszeczkę. Chciałabym, żebyście się poznali trochę. Czy ty z nim flirtujesz? O, rozmawiaj o sztuce i tam takie pierdoły. Ale pijecie tę swoją herbatę, tak. Też pijesz, pijesz. Dobra, to wszyscy sobie tutaj piją, a my myślę, że tutaj chwilę jeszcze porozmawiają, a my widzimy się rano na podliczeniach i na losowaniach. A, jeszcze. Czy jest już zepsute? Jeszcze nie, no to tam ta osoba na dole jeszcze nie może dostać posiłku. No to widzimy się, myślę, rano. Jest 5 rano, Greta właśnie wstała, bardzo chciała jeść sisiku. I tak w ogóle miałam coś powiedzieć i zapomniałam. Aha, już wiem, słuchajcie, wyskoczył komunikat, że co najmniej jeden z obiektów pozostawionych na ulicy został przeniesiony do wyposażenia naszej rodziny. Aby zrobić miejsce dla odbywających się wydarzeń. I dlaczego do naszej rodziny? I wiecie, co dostaliśmy? Dostaliśmy przestrzeń do występów i dostaliśmy tablicę. I to jedzenie. Jeszcze mamy tutaj, nie wiem dlaczego, tutaj posprzątamy to. No i mamy te dwa nasze nagrobki. Dlaczego akurat do nas to wszystko poszło? Nie mam pojęcia. Dobra, o, tu zmyjemy i jest już wszystko w porządeczku. Dobra, mamy 5. Grecie bardzo chce się jeść, więc proszę, zjedz sobie śniadanie. Dlaczego to jest tutaj? A tu ty posprzątasz, ty jesteś od tego, nie ja. I możesz podać śniadanie, na przykład dzisiaj będzie... deser owocowo-jogurtowy. O, smacznie. Na śniadanie takie lekkie, miłe, takie niedzielne, przyjemne. Julian jeszcze sobie śpi, a my zaraz zrobimy podliczenia, tak myślę o 6:00, podliczenie wszystkich i kulamy kostką. Czyli mamy tak, 150 i 400, o tu jest 800, 950, 1000, 1100, tak? 150 i 150 to 300. I tu jest 800, tak, 1100, no to musimy dodać w takim razie pieniądze i to będzie tak. I to będzie 7059. No, ale jestem fajna z matmy, aż mi się to podoba. Dobra, czyli dostaliśmy już opłaty za pokój i myślę, że za chwilę możemy gotować. No, gotować to gotuje Greta, ale możemy kulać kostką. Czyli najpierw zaczniemy tutaj od tych na samym dole. Zaczniemy od Klary. Klara. Parzysta czy nieparzysta? Mamy liczbę 2 i to jest parzysta. I wychodzisz, moja droga, będziesz mogła się umyć. Otworzymy ci, odblokuj. Teraz tutaj kolejna osoba i to jest Katrina. Katrina, czy ty? Mamy 2. Również 2, również parzysta, również wychodzisz. Ty, mój drogi, ty. Też 2. Co jest z tą dwójką? Nie tak. Również wychodzisz. I teraz Penny. Penny ma numer 6, również parzysta, również wychodzi. Fajnie, bo będzie rotacja gości. Odblokuj. Ty, mój drogi, masz też numer 6, odblokuj. I żebyście wiedzieli, naprawdę was nie oszukuję. I numer 2 ten ma, wszyscy wychodzą, słuchajcie, cały pokój, cały hotel zostaje opustoszony. Będziemy zgarniać w następnym odcinku zupełnie nowych gości, co mnie bardzo cieszy. Żarcie tutaj zostanie, wszyscy wyszli, czyli zablokujemy dla wszystkich. Tu już będzie podany posiłek dla następnych gości w tym pokoju, no bo co? Chyba, że ktoś będzie miał umrzeć, to wtedy tego nie dostanie, nie? Dobra, i tutaj musimy zablokować wszystkie pokoje, żeby nikt nam nie właził. Zablokuj dla... albo nie, bo ona będzie musiała posprzątać. To wystawię to jedzenie tutaj na... ale tu nie ma.
tu jest czysto, wystawię to tutaj na zewnątrz, żeby no to tutaj nie pozjadali, no ale trudno. To ich wola była, mieli pyszne, świeże jedzonko. I tak, żeby Greta mogła po prostu po nich posprzątać i żeby tutaj nikt mi nie właził, wiecie? Dlatego je zablokuję. Okej, okay, wszyscy wyszli. Wszystko mamy już posprzątane. O, ten tutaj przyszedł. O, Greta, właśnie, musisz... Czy możesz szał sprzątania? Tak. Proszę. Ale coś ci nie wyszło. Fuj. Nie jedzcie tego. Zły posmak. No trudno, ale no... Dobra, czyli tak, Greta będzie sprzątała, a oni niech już stąd się wynoszą. I my też się wynosimy z hotelu. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnych z Julianem i Gretą. Pa, pa!